Nasza podróż po rezerwacie trwa około 1,5 godziny, czyli więcej niż przewidywałyśmy. Na tym kończy się nasza podróż, bo to już 8 stacja. Na sam koniec chciałam tylko powiedzieć o tym, jakie zwierzęta zamieszkują ten rezerwat. Bardzo pospolite są tutaj dziki, sarny, wiewiórki, daniele, tchórze, zające, popielice, jeże, kuny, jelenie, lisy i borsuki. Widziałyśmy trop dzika i nie jesteśmy pewne, ale chyba także borsuka. Na tym kończy się nasza podróż. Zapraszam do następnego.